Gorące pytania w telewizji, w Polsce.pl. Pytamy dzisiaj o to, czy szczepionka na COVID-19 będzie szczepionką bezpieczną. A pytamy o to pana profesora Włodzimierza Guta, wirusologa. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa. Rosjanie szczepią część swoich obywateli swoją szczepionką, która się nazywa Sputnik. Lada moment w Wielkiej Brytanii rozpoczął się szczepienia, również jedną ze szczepionek, która jest w puli tych pięciu branych pod uwagę przez światowe różnego rodzaju organizacje zdrowotne. My musimy czekać na decyzję europejskiego gremium, które decyduje o dopuszczeniu szczepionek i leków na europejski rynek, i prawdopodobnie te szczepienia w Polsce zaczną się na przełomie stycznia i lutego. Ale budzi się wiele wątpliwości i wszyscy zwracają uwagę na to, że powinna być ogromna akcja edukacyjna przeprowadzona, żeby po pierwsze uspokoić obawy ludzi, wyjaśnić i zachęcić do tego dobrowolnego szczepienia. I my właśnie, panie profesorze, dzisiaj przez te kilkanaście minut będziemy taką akcję edukacyjną przeprowadzać przy pana pomocy. Pierwsze pytanie jest takie: jak to jest, że różnego rodzaju szczepionki, badania nad nimi trwają tyle lat, natomiast tutaj w tak krótkim czasie już jest wyprodukowane kilka preparatów, które chce się dopuścić na rynek do powszechnego stosowania? No takie przykłady: brodawczak ludzki, który powoduje raka szyjki macicy, 16 lat badań, zanim dopuszczono na rynek. 30 lat próbuje się znaleźć szczepionkę przeciwko HIV-owi, nie udaje się. Nie udaje się znaleźć szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C, chociaż są bardzo skuteczne leki, które tak jak i w przypadku HIV, no opóźniają, że tak powiem, jakieś bardzo poważne skutki tej choroby. Dlaczego mamy wierzyć, że akurat w tym przypadku udało się skuteczny preparat wyprodukować, jeżeli w innych tak długo trwają te badania i często kończą się niepowodzeniem? Jest kilka problemów. Pierwszy z nich to jest istnienie, że każdy wirus jest inny. WZWC, o którym była mowa, to nie jest jeden wirus. To jest bardzo zróżnicowana populacja różnych szczepów, które mają wspólne cechy, ale do wytworzenia szczepionki będzie jeszcze daleko. Za to są leki, więc nikt się aż tak bardzo nie spieszy. Jeśli chodzi o brodawczaka, sprawa dotyczy choroby, która ma charakter długotrwały, bardzo przewlekłe zakażenie, więc skutki szczepienia można obserwować po wielu, wielu latach. Tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest z jednej strony dobrze znane, bo jest to wirus, który już dość dawno jest znany, jeżeli chodzi o całą grupę koronawirusów, dość stabilny, czyli nie ma problemu, że jest bardzo zróżnicowana populacja tego wirusa i szczepionek musiałoby być kilka różnych. Równocześnie jest drugi problem. Zastosowano bardzo ciekawe metody, które zostały wypracowane w ostatnich latach, ale nie użyte z powodu wyeliminowania, samowyeliminowania określonych chorób. Zastosowano pewne techniki, które znalazły miejsce przy SARS-ie, przy MERS-ie. Wtedy były podjęte prace, ponieważ te wirusy gdzieś pozostały tylko w populacji zwierzęcej. Pierwsze takie dane zostały zgromadzone i to pozwala powiedzieć, że tak naprawdę to są szczepionki, które tworzyło się przez wiele lat. Tu sprawa uległa znacznemu przyspieszeniu ze względu na nowoczesne techniki. Panie profesorze, ale jeżeli pan wspomniał SARS i MERS, te epidemie, które miały miejsce na początku XXI wieku, 2002-2003 wiek, to one wybuchły dość gwałtownie i dość szybko, że tak powiem, się zakończyły. One były tak jakby geograficznie bardzo zamknięte. I rzeczywiście wtedy rozpoczęto badania nad tą szczepionką i szybciutko ich zaniechano. Mówi się, że te firmy, które teraz te szczepionki, a szczególnie Moderna, właśnie korzystają na wynikach tych badań, odkurzyły te badania nad szczepionką, która wtedy miała być wynaleziona, opracowana.
Ale tutaj jeszcze niepokój budzi to, że to jest szczepionka zupełnie inna od tych, które znamy, bo przecież do tej pory, jeżeli chodzi o wirusowe choroby i szczepionki przeciwko nim, to stosowano fragment wirusa, prawda, który wywoływał reakcję w organizmie. Natomiast tutaj jest zastosowany fragment kodu genetycznego i to bardzo niepokoi ludzi. Jak wprowadzenie do naszego organizmu obcych genów może na ten organizm podziałać? Umówmy się, że przynajmniej w jednej z tych szczepionek nie wprowadzamy żadnego genu. Wprowadzamy pewien produkt genu, czyli informacyjny RNA. On jest, żyje dość krótko w komórce, po przepisaniu jest, podlega pełnej degradacji, nie ma ingerencji do jądra. Jest to powszechnie występujący typ kwasu nukleinowego, który ma określone zadanie. Dlaczego ten, a nie inny? Dlatego, że inaczej wygląda odpowiedź, kiedy my wprowadzamy białko, a inaczej, kiedy białko produkuje komórka. Tu my ją po prostu wprowadzamy informację, która jest powielona w białko. Ono się pojawia tak, jak gdyby przy zakażeniu na powierzchni, indukując pełną odpowiedź immunologiczną, czyli nie tylko przeciwciała, ale głównie o to chodzi, że komórkowo. Ta jest bardzo ważna w całym tym działaniu. Teoretycznie powinna to być najbezpieczniejsza ze wszystkich dostępnych szczepionek. I w trakcie badań, bo nie tylko te dwie, nie tylko Moderna i Pfizer, zależy z niemiecka czy z angielska, te dwie są RNA szczepionkami. Pozostałe to są te dwie, to są na oparte o wektory. Czyli wirusy, o których my wszystko prawie wiemy, które to jeszcze trochę uszkadzamy, żeby nic nie wywołały. I zamiast wstawia się do środka gen tego wirusa, czyli odpowiedź znów jest jak gdyby od środka. Synteza białka, pojawienie się białka, to naśladuje proces zakażenia, z tym, że koronawirusa wtedy nie ma, bo cała reszta nie bierze udziału w procesie. I to jest teoretycznie znów jedna z bezpieczniejszych. Panie profesorze, tak. Inne szczepionki, od takich, które są rozbitym wirusem, do takich, gdzie montowano do całkiem innych wirusów te białka. No ale one są w fazie eksperymentalnej. Łącznie jest około 150 różnych wariantów. Wybrano te, które tworzą, są najbardziej zaawansowane i chyba najbezpieczniejsze. Panie profesorze, pamiętamy z dzieciństwa, że te szczepionki, które nam aplikowano przeciw gruźlicy, przeciw ospie, po pierwsze aplikowano w pewnych odstępach, prawda, to nie były jednorazowe szczepienia. Po drugie, różnego rodzaju były takie krótkotrwałe skutki uboczne. A to bolało, a to było zaczerwienione, a to troszeczkę gorączki było. Czyli takie efekty, które są tuż po zaszczepieniu, no wiadomo, że one mogą być zbadane teraz w trakcie tych badań klinicznych. Ale po pierwsze, rodzą się różnego rodzaju pytania związane z tą nową szczepionką. A jakie będzie długotrwałe działanie tej szczepionki? Przecież nie da się tego określić teraz. Po drugie, czy ona w ogóle nas będzie chroniła przed koronawirusem, czy tylko będzie sprawiała, że przebieg choroby, jeżeli już się zarazimy tym koronawirusem, będzie lżejszy? I po trzecie, jak długo będzie trwała ta ochrona przed koronawirusem po zaaplikowaniu tej szczepionki? No więc tu jest pewien problem. Jeżeli chodzi o podanie szczepionki, zawsze łączy się z pewnym ryzykiem. To jest proces naruszenia ciągłości ciała, więc może być swędzenie, może być stan zapalny, a jeśli nie jest zbyt higienicznie przeprowadzone, nawet może być w danym miejscu drobny stan zapalny. Nie o to w tym wypadku chodzi. Tego nie unikniemy, jeżeli podajemy w tej formie, w formie zastrzyku szczepionkę. Temperatura, tu jest pewien problem, dlatego że temperaturę wytwarza osobnik odpowiadając na podanie antygenu. To jest dzieło naszego układu odpornościowego. Chodzi tylko o to, żeby nie była zbyt wysoka,
W normalnych warunkach jest to mechanizm obronny, który ma indukować błędy w patogenie, głównie w wirusie. Jeśli chodzi o długotrwałe, jak wspomniałem, jeżeli to jest RNA, nie powinno żadnych długotrwałych wywoływać. Może sama odpowiedź immunologiczna, ale ona będzie znacznie wtedy łagodniejsza niż po przechorowaniu, ponieważ COVID wywołuje coś w rodzaju takiego zamętu w układzie odpornościowym. Ale samo jedno białko tego nie powinno robić. A jak będzie długo nas chroniła? Czy będziemy musieli, tak jak w przypadku niektórych chorób, powtarzać te szczepienia co jakiś czas? Czy jednak jest szansa, że po tych dwóch dawkach na jakiś czas będziemy odpornieni na tego akurat koronawirusa? Bo tak jak sam pan mówił w wywiadach, które z panem przeprowadzałam, to, że będzie następna fala jakiegoś innego koronawirusa, to jest właściwie niewykluczone. To znaczy, że jakiś wirus będzie za 2-3 lata, to jest prawie pewne. Tutaj sprawa wygląda w ten sposób. Nie mamy oczywiście żadnych danych, na ile przechorowanie indukuje trwałą odporność, ponieważ znamy od roku, więc trudno powiedzieć, czy będzie to do końca życia, czy kilka lat. Analogia jest z innymi koronawirusami, tymi, które u nas są dość powszechne, gdzie po 3 latach w zasadzie odporność zanika, czyli należałoby przypomnieć po tym okresie następną dawką szczepionki. Czyli może być taka sytuacja, że będziemy się z koronawirusem borykali tak jak z grypą, to znaczy co jakiś czas będziemy musieli jednak się przeciwko zakażeniu tym wirusem chronić. Panie profesorze, są różne opinie ekspertów o tym, jaki procent populacji powinien być zaszczepiony, żeby się pozbyć pandemii, epidemii. Mówi się, że od 25 do 35% to już jest pewien próg bezpieczeństwa, ale niektórzy uważają, że powyżej 60%, jeżeli będzie zaszczepionych, to sobie już to możemy powiedzieć goodbye koronawirusowi. Jak to jest? Zależy, co chcemy osiągnąć. Te najniższe trochę są, opierają się na istnieniu bezobjawowych zakażeń, czego w gruncie rzeczy nie wiemy, ile tego jest, bo jak sama nazwa wskazuje, nie bardzo możemy je zidentyfikować. Badania serologiczne są obarczone pewnym błędem. Koronawirusy są spokrewnione i jak potem słyszę, że udowodniono, że we Włoszech był znacznie wcześniej, to się zaczynam śmiać, bo mówię tak, było już kilka, co najmniej 7 różnych koronawirusów we Włoszech, po którym z nich odkrywano odpowiedź, tego nie wiemy do końca. Sprawa wygląda dość prosto. Żeby osiągnąć poziom, w którym z prawdopodobieństwem 95% zakażony nie będzie miał kogo zakazić, potrzeba około 90%, żeby uodporniło się lub przechorowało. Do tego, żeby osiągnąć znaczące dla Amerykanie policzyli 57 do 65% ma przechorować lub zostać uodporniony. Mniejsze wartości z samego ryzyka kontaktu międzyludzkiego raczej nie dadzą zabezpieczenia, mogą zmniejszyć liczbę zachorowań, ale nie przyczynią się do tego, że będziemy potrafili sobie z całą tą pandemią, epidemią poradzić. Panie profesorze, biorąc średnie zachorowań z ostatnich miesięcy i biorąc pod uwagę to, że zaczną się szczepienia w lutym, to ile populacji Polski przechoruje, a ile będzie musiało się zaszczepić, procentowo rzecz ujmując? W tej chwili pewnych zakażeń mamy około 1 000 000. Do tego nieznana liczba bezobjawowych czy skąpoobjawowych, ale nie sądzę, żeby była tak wielka, jak niektórzy twierdzą. Po to
Szczepionek jest zabezpieczone około 40 milionów, czyli 20 milionów ulegnie zaszczepieniu, co oznacza, że łącznie będzie 21-22, biorąc jeszcze tych, co zachorują, miliony uodpornionych na kolejne kontakty z wirusem. No właśnie, ale jeżeli się wszystkie te 20 milionów zaszczepi, a tutaj trzeba wykonać ogromną pracę, żeby Polaków przekonać do tego, że po pierwsze jest to bezpieczne, po drugie daje gwarancję, że unikniemy ciężkiej choroby. Dziękuję bardzo. Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Państwu również dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.